właśnie ponownie w następnej naszej odsłonie Nie daj się wirusowi ćwicz razem z Kosirem. Kontynuując, na ostatnim odcinku mówiłam o małych grup mięśniowych, więc w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ćwiczenie na również małą grupę mięśniową i dużą. Przedstawiam klatkę piersiową i triceps. Zaczynamy. Może zaczniemy sobie od małej grupy mięśniowej, jakim jest triceps. 2,5 kg to będzie zdecydowanie dla mnie za mało. Weźmiemy sobie 5 kg. Pamiętamy o pozycji. Stoimy. Triceps. Ręce unosimy za głowę. Łokcie staramy się trzymać blisko głowy. Ja tutaj za bardzo siebie nie widzę, więc słuchajcie, jakoś postaram się tutaj opanować tę sytuację. Tak, bo pamiętacie, kontrola przede wszystkim samego siebie. Stoimy, zginamy ręce z tyłu i prostujemy nad głową. I tak 8 powtórzeń. Triceps tutaj mocno pracuje. Triceps, czyli mięsień trójgłowy, ramienie. Świetnie. Możemy, słuchajcie, to zrobić też drugie ćwiczenie z wykorzystaniem jednej ręki. Drugą możemy sobie oprzeć na biodrze. Jedna ręka nad głowę. Jednak zmiana, nie opieramy, tylko trzymamy ręką łokcia. Zginamy i unosimy. Chyba za ciężki. Też może się zdarzyć, słuchaj, na jedną rękę weź mniejszy ciężar. Cały czas się uczymy, tak? To już jest zdecydowanie łatwiej. I jedziemy. Raz. Dwa. To bardzo pracuje. Trzy. Tak do 8. Przekładamy na drugą rękę. Drugą mam zdecydowanie mocniejszą. Łokieć blisko głowy. I prostujemy rękę. Zginamy. I prostujemy. Triceps tutaj pracuje. Świetnie. Czyli jeszcze raz. Pierwsze ćwiczenie. Trzymając obu rącz nad głowę. Uważajmy na kręgosłup, żeby się nie uderzyć ciężarem o kręgosłup. To jest ważne. Bezpieczeństwo nasze. I tak 8 powtórzeń na jednym treningu, na drugim 9, aż dojdziemy do 12. Później zmiana ćwiczenia albo zmiana kąta tego ćwiczenia, tak? I drugie ćwiczenie. Hop, to mam słabszą, czyli pracuję przede wszystkim nad tą słabszą ręką. Ok. Super. Mamy to. Dwa ćwiczenia wystarczy na początek. Przechodzimy do dużej grupy mięśniowej, jakim jest klatka piersiowa. Bierzemy, słuchajcie sobie, 2,5 kg. Do jednej ręki. 2,5 kg do drugiej. Na początku pozycja, klatka, zdjęcie i zrobimy tak. Łokcie też muszą tutaj być w dobrej pozycji i łączymy. Nie robimy tego błędu odbijając sztangielki przed sobą, tak? Tylko w odległości. Hop, hop. Pierwsze ćwiczenie na klatkę. Drugie ćwiczenie, zmiana, tak zwane rozpiętki, rozstaw rąk i łączymy tak przed sobą, hop, z rękami delikatnie rozwartymi, widzicie to? Tak jest. I drugie ćwiczenie, powtórka, hop. Te pierwsze ćwiczenie, co widzicie, możemy na końcu zmienić nadgarstek. Czyli pierwsze było takie, a drugie ze zmianą nadgarstka przymykamy to. Ok, super, klatkę mamy za sobą. Odstawiamy 8 powtórzeń i ćwiczenie rozciągające tej klatki. Możemy sobie, na przykład coś mamy przed sobą, ręka i opierana na cyp i rozciągamy tą klatkę piersiową albo jedną ręką, albo po prostu tutaj mamy drzwi czy coś, które się rozciągamy w ten sposób. Tak?
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.